Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Svensson. Tak się powinno stopować ataki rywala. Zagranie na bliższy słupek. Czy to wykorzystają? Ale bramkarz dochodzi do tej piłki pierwszy. Dobrze wyłapuje to dośrodkowanie. Mocno trzyma się na nogach. Udane wejście. Traci piłkę. I piłka wyszła poza linię końcową. Rzut rożny. Daleko dogrywa w pole karne. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Piłka krąży, może teraz. Uwaga, będą prowadzić. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Prowadzą zatem 1-0. Oj, nie wyszedł ten dribbling. Niewymuszony błąd. Piłka dla drużyny przeciwnej.
Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Naprawdę nieźle to sobie teraz wykombinował. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ingvardsen. Świetnie go teraz wypuścił. O, ma teraz autostradę do bramki. Gol, proszę Państwa, gol! Wyrównująca bramka zmienia nam sytuację w tym spotkaniu. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Po tym golu jest 1-1. Jeszcze około minuty do liczonego czasu gry przed nami. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Gwizdek i zaczęło się. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Ingvardsen. Świetnie go teraz wypuścił. Gol, proszę Państwa, gol! Wyrównuje. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Svensson. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Doskonała piłka za obronę. Bardzo dobrze teraz to broni. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry?
centra w pole karne. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra dla oka. Teraz ich kolejne rozgrywanie. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. Decydująca faza meczu i proszę, być może decydująca akcja. Zespół wziął się ostro do roboty. Teraz dogranie na dalszy słupek. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Svensson. Udało się przejąć piłkę. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Fantastycznie to zastopował. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa. Zanosiło się już, Tomku, na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie, no i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Aktualny wynik to 2-1. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze 2 minuty. Nie zostało im już wiele czasu, żeby wyrównać. Teraz albo nigdy. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Naprawdę nie spodziewałem się, że w ostatnich minutach padnie jeszcze bramka, która rozstrzygnie losy spotkania. Piłka to jednak zaskakujący sport. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Myślę, że tego od niego tutaj oczekiwali. Nawet gdyby snuł się po murawie, to tą bramką pokazał, że można na niego liczyć w decydujących momentach. Zapewnił im prowadzenie. Mecz wygrali. Czego chcieć więcej, Tomku? Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Ingvardsen. Świetnie go teraz wypuścił. Gol, proszę Państwa! Gol! Wyrównująca... Fantastycznie to zastopował. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Tak, proszę Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa!